witam serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować różnego rodzaju ćwiczenia. Nie wiem, ile tych ćwiczeń wyjdzie, ale zobaczymy, co tutaj uda mi się powymyślać i pokazać Wam, jak w trakcie szkolenia podstawowego, jeżeli nudzicie się w trakcie wykonywania zadań egzaminacyjnych, bo Wasz instruktor z jakiegoś powodu Wam każe wykonywać tylko i wyłącznie jedną wersję tego zadania, to pokażę ćwiczenia, przy których na pewno nie będziecie się nudzili, a które będą podnosiły Wasze umiejętności i będziecie doskonalili swoją technikę kierowania. Do dzisiaj zajmiemy się miejscem, które jest zadaniem egzaminacyjnym, slalom wolny, tak zwany slalom wolny, czyli przejazd między 5 bramkami, i pokażę różnego rodzaju wersje. Proszę zwracać uwagę na to, jak pracuje moja głowa, jak pracują moje ręce, jaka jest moja pozycja. O tym wszystkim również będę po przejechaniu danego ćwiczenia wspominał, na co należy zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pozycję do manewrów wolnych, to zwracam Waszą uwagę na to, żeby ewentualnie usiąść jak najbliżej zbiornika. Wtedy łapiemy ten dodatkowy punkt podparcia. Wtedy te ręce mogą luźno pracować na tej kierownicy. Nie obciążamy jej nadmiernie, tej kierownicy. A o to w tym wszystkim chodzi, tak? I popatrzmy. Lewy zewnętrzny pachołek, już przerzucam wzrok na prawy zewnętrzny, już na lewy zewnętrzny, już na prawy, i teraz wzrok podnoszę wysoko. Jedziemy na razie na biegu pierwszym, czyli jazda jest wolna. Mamy dużo czasu na to, żeby ewentualnie się zastanowić nad tym, co mamy robić, i to jest jedno z pierwszych ćwiczeń na biegu pierwszym. I zewnętrzny pachołek drugiej bramki, i zewnętrzny pachołek trzeciej bramki, i zewnętrzny pachołek czwartej bramki, i zewnętrzny pachołek piątej bramki, i wzrok wysoko, jak wyjeżdżam. Tak prowadzimy patrzenie. I wtedy, jeżeli w taki sposób prowadzimy patrzenie, to nasz tor jazdy jest przez te 5 bramek odpowiedni. Starajmy się jeździć środkiem, czyli długość patrzenia na zewnętrzny pachołek ma również znaczenie w tym, jaki tor będziemy obierać jazdy. I daleko, jak wyjeżdżam w piątej bramce. Jazda na biegu pierwszym to przede wszystkim praca wzrokiem. Zewnętrzny pachołek drugiej bramki skręciłem, zewnętrzny pachołek trzeciej bramki skręciłem, zewnętrzny pachołek czwartej bramki, zewnętrzny pachołek i wzrok daleko piątej bramce. Teraz w tym przejeździe zwrócę uwagę na ostatnią bramkę, bo tam się najczęściej pojawia Wasz błąd, czyli jak skręcę, to muszę podnieść głowę wysoko, patrzeć daleko, dlatego że w piątej bramce pojawia się reakcja obronna. Patrzę w przeszkodę, jadę w przeszkodę. Często ten wzrok zawieszacie na piątej bramce i wtedy zaczynają się kombinacje, albo ją omijacie, albo najeżdżacie na pachołek. Czyli rozwiązaniem tego problemu jest po skręcie, popatrzmy, teraz będę za chwilę wjeżdżał w piątą, popatrzyłem na zewnętrzny, skręciłem i podnoszę głowę wysoko. I wtedy spokojnie wyjeżdżam z piątej bramki, slalom jest wtedy przejechany. Przypominam, mówimy tutaj o ćwiczeniach z wykorzystaniem miejsca, które jest zadaniem egzaminacyjnym, a nie o zadaniu egzaminacyjnym. Nadal pierwszy bieg, luźne ręce. Teraz mogę wprowadzić takie ćwiczenie luźnych rąk, czyli cały czas moje palce na kierownicy chodzą, cztery, czyli pracuję nad tym, żeby barki odciążyć, żeby nie trzymać się kurczowo kierownicy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że pozycja, jeżeli chodzi o pozycję, to stopy odpowiednio ułożone na podnóżkach, mocno trzymamy się kolanami i jeszcze raz, popatrzcie, jeszcze raz, cały czas moje paluszki chodzą i wzrok wysoko, jak wyjeżdżam, i paluszki cały czas chodzą. W taki sposób możemy sobie trenować odciążanie barków i luźne dłonie na kierownicy.
kolejne ćwiczenie to będzie przejazd na drugim biegu. Tutaj będzie już troszeczkę szybciej, zresztą zobaczycie na liczniku, że już zdecydowanie ten slalom szybciej pokonuje. I tutaj ważnym elementem przy pokonywaniu tego slalomu, żeby również nie obciążać rąk, za chwilę również pokażę te ruchy tych palców, ale tutaj ważnym elementem poza wzrokiem jest docisk odpowiedniego podnóżka, którego za chwilę w kolejnym przejeździe o tym powiem. Będziemy dociskać podnóżek wewnętrzny, czyli ten od strony skręcającej. On nam pomoże na szybsze złożenie motocykla w zakręt. Lewa noga ciśnie, prawa noga ciśnie, lewa noga ciśnie, prawa noga ciśnie, wzrok wysoko. I proszę Państwa, tak naprawdę ten motocykl skręcił na zasadzie pracy moich nóg, nie pracy moich rąk. Ja skręcałem tym motocyklem poprzez docisk wewnętrznego podnóżka. Lewą nogą nacisnąłem, prawą nogą nacisnąłem, lewą nacisnąłem, prawą nacisnąłem. Popatrzcie, jak on się składa pięknie. Sam praktycznie się składa w zakręt. Odpowiednia praca wzroku. Zewnętrzny pachołek, zewnętrzny pachołek, zewnętrzny pachołek, zewnętrzny pachołek i wzrok wysoko. I kolejne ćwiczenie. Już jak opanujecie bieg drugi, można na biegu trzecim jechać, czyli jeszcze szybciej się będzie to wszystko działo. I tutaj dociski są bardzo ważnym elementem. Zewnętrzny, zewnętrzny pachołek, zewnętrzny pachołek, zewnętrzny pachołek. Popatrzcie, jak to poszło. Czyli musimy zgrać i patrzenie, musimy zgrać również i dociski. Wtedy te nasze ręce będą odciążone. Lewa noga ciśnie, prawa noga ciśnie, lewa noga ciśnie, prawa noga ciśnie i popatrzcie, wzrok wysoko. Na biegu trzecim jedzie już szybciej, bez gazu nadal. I teraz wprowadzimy sobie jeszcze dodatkowo do tego ciśnienia podnóżków ręce, tak? Czyli paluszki cały czas chodzą, paluszki cały czas chodzą, paluszki cały czas chodzą. I zobaczcie, i wtedy luźno operujemy tą kierownicą. Nie ma problemu, żeby ten slalom przejechać. Kolejne ćwiczenie, które bym zalecał na tym slalomie, jak już doszliśmy do trójki, to teraz skoncentrować się na wolniejszej jeździe. Czyli proszę Państwa, podsumowując tą sesję ćwiczeń, jeździłem na biegu numer 1 i na co tutaj należy zwrócić uwagę w pierwszej fazie, jak zaczynamy ćwiczenia? Na wzrok, czyli skręcam głowę, pamiętajcie, wzrok ma i broda ma chodzić równolegle do nawierzchni, czyli wzrok ma chodzić równolegle również do nawierzchni, czyli mamy patrzeć horyzontalnie, a nie do dołu. Patrzę na zewnętrzny pachołek, skręca. W momencie, gdy skręciłem, moja głowa idzie na kolejny zewnętrzny pachołek w kolejnej bramce. W momencie, gdy skręcę, moja głowa idzie, znowu wzrok kieruje w kolejną bramkę, na kolejny zewnętrzny pachołek. Skręciłem, głowa idzie na kolejny pachołek. I teraz piąta bramka. W momencie, gdy popatrzę na zewnętrzny pachołek piątej bramki i skręcę, to po skręcie od razu wzrok podnoszę daleko w kierunku jazdy. Wtedy na pewno nie pojawi się reakcja obronna, bo najczęściej ta piąta bramka Wam sprawia największe problemy i tutaj najczęściej oblewacie egzamin. Dlatego na to zwracam uwagę. Na biegu drugim było zdecydowanie szybciej. Zresztą będzie to widoczne na filmie po prędkości, jaka się na prędkościomierzu pojawiła. I tutaj już zacząłem wprowadzać dociski na biegu numer 2. Zwracałem Waszą uwagę na to, żeby ewentualnie pracować dociskiem na wewnętrzny podnóżek, czyli podnóżek od zakrętu. Czyli wywieram nacisk, popatrzcie, wywieram nacisk na podnóżek, motocykl mi się przechyla. Czyli praktycznie wtedy moje ręce mogą bardzo luźno spoczywać na kierownicy i nią kierować. Czyli pamiętajcie, idę w lewo, naciskam lewą nogą zewnętrzny podnóżek. Chcę przejść w prawo, naciskam prawą nogą na wewnętrzny
wewnętrzny podnóżek, pamiętajcie o tym. Zwracałem również uwagę na to, żebyście w trakcie przejazdu ćwiczyli odciążanie barków od kierownicy. Proste ćwiczenie. Praca, trzymając ręce na kierownicy, praca czterema palcami. Ruszam czterema palcami i wtedy doprowadzam do tego, że ewentualnie odciążam te barki, nie trzymam się tak kurczowo kierownicy. Na trzecim biegu jeszcze szybciej motocykl jechał i trzeba było jeszcze szybciej zmieniać sobie to patrzenie na ten zewnętrzny pachołek i zgrać odpowiedni rytm dociskania tych podnóżków ze skrętem motocykla. To jest klucz. Pamiętajcie również o tym, że w momencie, gdy jadę z prędkością poniżej progu równowagi, bardzo dobrze jest usiąść jak najbliżej zbiornika. Jak najbliżej, nawet na tym zbiorniku, wtedy łatwiej jest rozluźnić tą górną partię naszego ciała. Przechodzimy teraz do kolejnych ćwiczeń i może zaprezentuję, w jaki sposób wzmocnić dosiad na motocyklu, żeby ewentualnie te nogi nam nie latały. Najpierw zaprezentuję wersję, jak często wy jako kursanci to robicie, co się dzieje, a później pokażę ćwiczenie, które ma za zadanie poprawić ten dosiad. Najczęstszym problemem, proszę Państwa, to jest to, że te kolana Wam cały czas Wam latają i zaburzają tą równowagę, cały czas. A my musimy skupić się na tym, żeby te kolana uspokoić. Dobrym ćwiczeniem jest jazda z jedną ręką, czyli prawą ręką kieruję, a lewa ręka jest na zbiorniku. I wtedy zmuszony jestem do tego, żeby te nogi cisnąć kolanami do zbiornika. Czyli polecam takie ćwiczenie jazdy z jedną ręką, które ma za zadanie wzmacniać właśnie partie dolne naszego ciała, czyli trzymać odpowiednio kolana przy zbiorniku. Popatrzcie, jak jadę jedną ręką, bez problemu te kolana są trzymane przy zbiorniku i to ćwiczenie na pewno poprawi Wasz dosiad, także namawiam, zachęcam również do tego ćwiczenia. Oczywiście możemy to ćwiczenie robić na biegu pierwszym. Nie zapominajmy o tym, że nadal wzrok wędruje, tak jak do tej pory wędrował i daleko, wysoko, tak? I oczywiście możemy również to ćwiczenie, jak już dosiad jest poprawny, możemy zmienić bieg na drugi i sobie robić dalej na drugim biegu również. Zewnętrzny pachołek. Także lewa ręka na zbiorniku i koncentrujemy się na jeździe z jedną ręką i wysoko. Tak, dokładnie. Także również zachęcam do tego ćwiczenia. Czyli pamiętajmy, prawa ręka kieruje, lewa ręka na zbiorniku. Ćwiczenie, które ma wzmocnić Wasz dosiad. Czyli zwracam uwagę również na to odpowiednie ułożenie stóp na podnóżkach, czyli śródstopiem lub nawet palcami. Najlepiej w takiej jeździe śródstopiem. I jak najbliżej motocykla, żeby stopa była równolegle z motocyklem, wtedy ten drugi punkt podparcia, uda kolana, one bez najmniejszego problemu będą trzymały się zbiornika bez używania zbyt dużej, czy może nawet żadnej siły nacisku. Po prostu będzie to intuicyjnie wynikało z tego, jak ułożoną mamy i czy prawidłowo ułożoną mamy stopę. Pamiętajcie, nie śródstopiem w miejscu przypadkowym podnóżka, bo wtedy jak pięta pójdzie to
to stopa się rozejdzie, to motocykla stopa się rozejdzie, palce pójdą na zewnątrz, będzie trudniej te kolana przytrzymać przy zbiorniku. Czyli taka pozycja stopy wtedy jest idealna. I kolejne ćwiczenie, które zaprezentuję na slalomie, tutaj w miejscu zadania egzaminacyjnego, którym jest przejazd między pięcioma bramkami, to jazda z minimalną prędkością. Warto również to trenować, dlatego że ma to na celu, takie ćwiczenia mają na celu, żebyśmy ewentualnie cały czas pracowali nad poprawą naszej pozycji na motocyklu. Od pasa w dół beton, czyli mamy się scalić z motocyklem, od pasa w górę pawulon, czyli luźniutko, żeby jak najmniej przeszkadzać temu motocyklowi w łapaniu równowagi. Oczywiście przy prędkościach poniżej progu równowagi my musimy pracować tą kierownicą na tyle sprawnie, bez nadmiernego jej obciążania, żeby ten punkt podparcia zdążył za środkiem ciężkości, żeby była równowaga. I popatrzcie teraz ćwiczenia jazdy z minimalną prędkością. I popatrzmy, jadę teraz bardzo wolniutko, siedzę blisko zbiornika, prędkość minimalna, ale wzrok cały czas pracuje tak jak do tej pory pracował, czyli na zewnętrzny pachołek patrzę, na zewnętrzny pachołek wcześniej wybiegam, patrzę i podnoszę wzrok wysoko, tak? Czyli ta minimalna prędkość, nawet widzieliśmy, zerowa się pojawiła. Ćwiczenie jazdy z minimalną prędkością jest bardzo dobrym ćwiczeniem na to, żeby uczyć się rozluźniania barków, odciążania tej kierownicy, żeby później nie mówić o tym, że gdzieś tam ręce nam drętwieją na kierownicy. Oczywiście w trakcie tego przejazdu z minimalną prędkością korzystam z jazdy na pół sprzęgle, jak również wykorzystuję do tego hamulec nożny, który jest hamulcem co prawda pomocniczym, ale przy prędkościach poniżej progu równowagi jest bardzo fajnym narzędziem, które ułatwia nam łapanie właśnie równowagi, między innymi przy jeździe w korku. Czyli kolejne ćwiczenie, jazda z minimalną prędkością. Teraz kolejne ćwiczenie, które pokażę po tej jeździe, które możemy robić. Będziemy próbować zatrzymywać się na wysokości każdej bramki, ale bezwzględne zatrzymanie. Tak, motocykla. W każdej bramce staramy się, żeby koła przestały się toczyć. I teraz próbujemy w każdej bramce się zatrzymać. Myślę, że na dzisiaj tyle. Sporo tych ćwiczeń. Ćwiczcie, trenujcie. Czyli jeżeli wasi instruktorzy nie mają pomysłu na to, w jaki sposób zagospodarować wam czas i podnieść wasze umiejętności techniki kierowania motocyklem, to wykorzystujcie w trakcie swoich jazd praktycznych te ćwiczenia, o których mówiłem, i wtedy na pewno wasze umiejętności, wasze bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o
jazdę w ruchu drogowym będą zdecydowanie na wyższym poziomie. Oczywiście nie wspominając o tym, że z egzaminem czy z zadaniem egzaminacyjnym poradzicie sobie bez najmniejszego problemu. Następny film, który będę przygotowywał, to będzie będą ćwiczenia związane z jazdą po ósemce. Do następnego. Jak się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia.